Siemka, witam w kolejnym odcinku Małpek, który mam już level 58. Coś tam chyba grałem poza nagrywaniem. O sobie pykam tak, jak nie mam co robić w sumie. Albo jak coś oglądam i sobie w tle leci. No bo fajnie, że można zminimalizować i nie zatrzymuje się gra, tylko dalej leci. Dobra, fajnie jakby się udało chociaż tam jedną skrzyneczkę zdobyć, bo wydarzenie za dwa dni się kończy. To chyba sobie zagramy po prostu jakąś małą mapkę tutaj, żeby dostać te pucharki, czy tam totemy. To jest chyba prosta mapa, co tutaj była. Tak, to jest ta. Dziwne, że nie mam jej zrobionej. Nie wiem, czy nie grałem z Miko na koopie tego. Ale dobra. To sobie w takim razie zrobimy tą mapkę. O, zagram sobie chyba na start tą małpę. Może damy ją tutaj. I nie wiem, nie czytałem w sumie za bardzo tej wiedzy, ale albo to mamy za darmo, to chyba lepiej brać tego, bo jest 30 kasy droższy. A, dobra. Jaką małpkę na start można by tu dać? Da chyba da radę i to przez dłuższy czas. Dobra, dajmy ją tak. O, nie ulepszymy. No dobra, lecimy. Ogólnie to jak gram tego Benjamina, chyba jak najlepiej szybko na niego uzbierać, no bo kasę generuje. Im wcześniej go będziemy mieli, tym więcej kasy nam zrobi. Teraz chyba sobie właśnie poczekam, żeby go kupić i gdzieś tam w rogu go postawię. Nagrywam to przed live'em w piątek i dodam sobie ten odcinek pewnie w sobotę, jakoś tak 12. A i w ten weekend kolega mi robi, więc nie chcę go poganiać. Mam nadzieję, że na następny tydzień to już będzie. Taką kartę zakończenia, że na końcu odcinka będę miał jakiś tam ekran końcowy i będę tam też wstawiał najnowszych subskrybentów. Nie wiem, może to będzie fajne, jak ktoś tam na odcinku się pojawi. Albo zamiast, nie wiem, czy da się takie coś zrobić, żeby losowych dawało, o. Ale chyba najnowszych. To po prostu ci nowi będą się pojawiać. No i też jakąś tam animację dla wspierających. Nie będę tego wrzucał w każdym odcinku, ale może pod koniec tam co któryś odcinek wleci takie coś. Myślę, że fajnie będzie się zobaczyć na odcinku tam swój nick i awatar. Przynajmniej tak na razie próbujemy zrobić. No i raczej się uda, bo to nie jest jakieś ciężkie, a kolega uczy się montować, więc akurat będzie miał okazję, żeby się wykazać. No i też będą jakieś inne plakietki dla, znaczy odznaki dla wspierających i emotki, ale emotki nie wiem, czy tylko dla wspierających, czy ogólnie na live'ie będzie można nimi pisać. Każdy subskrybent, czy tak, czy osoba nawet, o kurde. A nie, dobra, mamy małpkę, co rozpuszcza git. Ale dajmy sobie to. W sumie te gorące strzały też chyba rozwalają ołowiane balony. Ale dobrze to mieć. Na mało aby się przyda. Na moaby. Jak będę miał taki większy level i odłożonych sporo tych mocy, to myślę, żeby zrobić kiedyś jakiś taki rekordzik. Tylko nie wiem, jaki jest realny poziom, runda. Ale tak kilkaset, 500, 600... 700, 800, nie wiem, czy jest to możliwe. W sumie nie patrzyłem na YouTube, jaki jest rekord. Ale kiedyś można by zrobić przygotowanie pod coś takiego. Tylko no, muszę sobie na pewno wszystkie czempiony odblokować, zobaczyć, który jest pod coś takiego najlepszy, albo który mi się najlepiej będzie po prostu grało. Małpki, odblokować wszystko, bo jeszcze nie wszędzie mam. No tutaj nie mam, tu nie mam. Mało jest takich małpek chyba, co mam wszystko odblokowane. No i małpia wiedza. Przydałoby się tak wymaksować, jeśli naprawdę chce się taki rekordzik robić. Szkoda, że tutaj nie da się tych małpek na statku dawać. O, tutaj gdzieś się dało. Tutaj, dobra. Nie da się nigdzie? Nie, da się, tylko ciężko A, bo tu są kamienie, dobra. Jak są miejsca bez kamieni, to się da normalnie. Tu się dwie zmieszczą? Chyba nie. Nie? Jest gdzieś tutaj taki piksel, pyk. Może i tu by się dało, ale dobra, już nie będę się tak bawił, żeby tą jedną małpkę tam uciskać. Tutaj spróbujmy jak najwięcej.
Nie wiem, czy to jest opłacalne, ale tak pod tych kupców lubię grać. Dużo kasy z tego jest. Okej, tutaj. I co, zmieści się? Nie, nie ma tutaj żadnego piksela. Szkoda. Dobra, damy tyle, co mamy i trudno. O, wszędzie damy kupca, żeby jak najwcześniej zaczęło nam generować kasę. Pocisko leży na łóżku i się myje. Muszę... A, w sumie mam zdjęcie, ale muszę na Discorda wstawić, w jakiej pozycji ten kot się myje. Tak dziwnie wygląda. Szkoda, że ta wioska, jak mamy to ulepszenie, małpie miasteczko, że więcej kasy za przebijanie balonu dostajemy, nie pokazuje, ile dzięki temu zarobiliśmy. W sumie fajnie byłoby mieć taką informację. A jak klikamy na małpki w zasięgu, to też tego nie mamy. I ostatnio jakoś przekonałem się do tych helikopterów, samolotów. W sumie są przydatne. Ogólnie zacząłem stawiać większość małpek, żeby je też expić w sumie. Po chwila, tutaj już... Nie, tego jeszcze nie mam, ale mogę mieć, pyk. Dobra, i tutaj nic chyba więcej nie ma. O, tu możemy dać. Chwila, bo gdzieś... Tutaj. Tu jest dodatkowe. I chyba to jest jedyna małpka, która na razie takie coś ma. Może później jakoś... Przy większej ilości małpek tak jest? No tylko tutaj muszę zbierać expa. Ale na tym mago to prosto się zbiera. On ma strasznie duży damage i sporo balonów zabija. Więc z tym nie ma problemu. Dobra, i z takim ustawieniem myślę, że nawet do setnej rundy mógłbym sobie trochę poawczyć. I może by się udało tutaj przejść. No mamy solidną obronę. Tylko jak nam przejdzie tutaj dalej, to w sumie tutaj jest jeszcze taka druga linia obrony. Ale można postawić w sumie to. Tylko mi się wydaje, że to jest dopiero sens stawiać, jak mamy ulepszenie na permakolce. A wcześniej to co nam to daje? Jak tak tutaj zadłużenie przechodzi. O, ciekawe jak 80. runda i ten zielony Moab padnie. Ale tutaj dosyć prosto. W sumie nawet jeszcze ani razu mocy nie używałem. Ale co, gramy sobie chyba dalej. Wolna rozgrywka, czemu nie? No i pyk. Użyję sobie, czemu nie? Możemy dodać w sumie tą małpę czarującą, tylko tą na ogień. Dobra, w sumie pierwsza małpka, którą wymaksowałem w jakimś tam stopniu. Może nie było to najlepsze posunięcie, najlepszy wybór, ale chyba teraz damy sobie tą nekromantę. Albo nekromanta, albo właśnie ten strzelec klejowy. To jest chyba jedna z lepszych małpek na początek do ulepszenia. Jest dosyć tania, a strasznie silna. Dużą różnicę naprawdę robi zrobienie jej. A to sobie dam w sumie, żeby HP dawało i kasy nie pamiętam. 400 chyba to daje? O, tu możemy w końcu dać to. Nie będę musiał tym celować. Tak? Czy jak to działa? Chwila. O, dobra, zablokowane. Tylko muszę jeszcze... Jak zmienić ten celowniczek? A jak damy cel niezależny? A, to chyba automatycznie strzela, nie wiem, w pierwszego czy coś takiego. O, i ta setna runda to taka... Ale dobra, pyk, pyk, pyk. I chyba padnie to jakoś. Tu może sobie ulepszymy. Ten samolocik może będzie coś robił więcej. Dobra, jeśli chodzi o kasę, to chyba nie musimy się już martwić. Ulepszyłem sobie tutaj tą bananową farmę na maksa i ulepszyłem tych kupców na zawody uprzywilejowane. Okej. Coraz więcej ich przychodzi. O, i tutaj właśnie, bo tu jest permakolce. One są na zawsze czy nie? Bo tu jest... Zadają duże obrażenia, stają się niemal permanentne. Co znaczy niemal? Okej, niemal, czyli do tej rundy. Kurde. Fajnie gospodarkę tu zrobiłem. Kasy miałem, tylko właśnie w obronę teraz tak odpuściłem trochę. Ale przez to chyba, że miałem mało małpek, co biją balony.
zakamuflowane. Mogłem snajperów dodać. Okej, ale tutaj zdobyliśmy. O, i mamy. A, to tak działa, że teraz będziemy po prostu dostawać lepszą skrzynkę. To musimy jeszcze raz zagrać i dostać przynajmniej 14. Tu mamy bonusową nagrodę. Zagrajmy. Chyba już grałem tą mapkę, ale wyszedłem. Nie pamiętam za bardzo. Okej, dajmy sobie tego... Można tu coś zniszczyć? Chyba nie. Dajmy tego klejucha, czemu nie? Będzie kleju... Chyba na początku. A... Chyba nie będziemy go na razie ulepszać. Dajmy tutaj może... A, nie mogę na budynkach stawiać? Dobra. Tu mogę. Ale tu damy chyba snajpera. No bo pasuje w sumie. Snajper tu się jeden zmieści? Może dwóch. Ale dobra, to na razie to zostawimy. A dajmy sobie... Czym tu zacząć tak fajnie? Dajmy tą małpkę, czemu nie? I ulepszmy ją od razu. Tym razem trochę późno, dopiero 35 runda, ale mamy Benjamina. No tu, nie wiem, to chyba też jest łatwa mapa, ale trochę cięższa niż tamta. Nie jakaś ciężka, ale no trochę. Próbuję dać dwóch snajperów. Jak się nie zmieszczą, to go sprzedam i dam na środku, żeby ładniej wyglądało po prostu. No i się nie da. Dobra, sprzedaję i na środek. Wolę, żeby ładnie wyglądało. I tak jak każdego snajpera, chyba dam mu po prostu na dole to ulepszenie. Oj. Tutaj. Tak, kurde. O, nie wiedziałem, że tak się... Game over. Restarcik. Źle zagrałem, dobra. A klejucha na start, tak samo. Tu wtedy za późno ulepszyłem, bo tu zapomniałem o tych wybuchach i parę balonów mi na początku przeszło. Ogólnie tutaj chyba lepiej na start nawet dać to, to wtedy na pewno nie zapomnę. Oj, tutaj może być mały problem na początku, ale zaraz damy tą małpę i powinno być git. Dobra, będzie git, ale dam ją i tak tutaj. Dam nawet dwie w razie co. Okej, teraz rozegrałem to w ten sposób i zaraz kupujemy Benjamina, to 15 rund wcześniej niż ostatnio. Poulepszam sobie chyba jego, a na razie odpuszczę te statki, bo one są na początku useless. I tak nie mogłem sobie tam ulepszyć kupców. O kurde. Nie, dobra, tutaj na spokojnie. Ale tak, zwolnię na chwilę. I tu damy potrójne strzały, może to nam pomoże trochę w obronie na początku. Tu damy szybkostrzelność, zaraz noktowizor się mu wrzuci. I dobra. Ulepszę go jeszcze po razie i chyba zaraz w inne małpki zacznę inwestować. Nie, teraz obrona jest chyba dużo lepsza i ten moab nie powinien nam przejść. Dajmy sobie tutaj jeszcze jakieś takie drobne ulepszenia. A druida bym tu na pewno chciał. O, nawet dwie małpki chyba tu się zmieszczą. Okej, kolejny mag. Nie, nie zmieści się, no to damy go tutaj. Jeden ognisty, drugi ten nieumarły i powinno być git. Jakie małpki nam tu brakuje? Z tych podstawowych... Podstawowych chyba tyle. Najwyżej damy sobie kilka druidów albo ta się zmieści? Może jak wywalę tego maga. Chyba tak zrobię. Dajmy go... O tak. A coś jeszcze tu? Nie, już więcej się nie zmieści. Ale git, nic nam nie przeszło. Chyba damy sobie ten moździerz i żeby odkrywał balony, które są zakamuflowane, bo z tym największy problem jest później chyba. A niech strzela tutaj i pyk.
A tu damy szybsze strzelanie po prostu. Teraz mamy tu całkiem dobrą obronę. Chyba pozbieram sobie na to ulepszenie, żeby więcej kasy tutaj zarabiać. O, jeszcze to można dać. Daje prędkość ataku, okej. Czyli wszystkie małpki teraz dostały boosta. Tu coś możemy ulepszyć. Okej, może zbudujemy drugi moździerz, czemu nie? Stawię sobie, żeby nie zapomnieć. Dajmy może tutaj. Okej, coś takiego, a teraz czekamy na to. No i ulepszone, tylko nie wiem, czy ta kasa tak szybciej nam leci. Zobaczymy. I może teraz dam te cztery małpki tutaj, zrobię z nich kupców, a farmy zrobimy potem. Jak uda nam się cztery małpki tutaj ulepszyć. I chyba dam im jakieś ulepszenia drobne, żeby w razie co też nas chroniły. Ile tu się mieściły? 3 czy 4? Bo może źle je poukładałem teraz. A pobawię się chwilę tutaj. Okej, 4 się mieszczą. Gdzieś tu migało. Nie mogę trafić teraz. O, było. Jest. 4 małpy są. Zanim to postawiłem, to zarobiliśmy tyle kasy, że możemy od razu 4 kupców dać. I damy tą jedną farmę od razu. Jest 80. runda i mamy tylko na początku małpki. Ale wystarczyło. Tak samo jak wtedy gramy dalej, chyba 100. Albo 114. runda nas zatrzymała. Myślę, że teraz 150. to będzie minimum. Oj. Znowu te. Tylko wtedy było ich więcej. Dobra, musimy tutaj zrobić tak. Może tu, w tym miejscu. I damy... Chwila, to jest to radar. O, radar nam się przyda. I pójdziemy w górę chyba. Chociaż... To było na środku. Tylko to są moc, a... Mocy nie chcę się używać za bardzo. Małpie biuro. Chociaż to też jest dobre. Dobra, pójdziemy w środek jednak. Tylko potrzebujemy tutaj małp. Dajmy tutaj może... W sumie podobnie jak tam. Podobne ustawienie zrobimy. Czemu nie? O, czarodziej. Tylko tutaj pójdziemy w górę. A jeszcze pójdziemy druidem i chyba tak samo w górę, żeby zrobić na nim to tornado. O, zwiększymy zasięg druida, czemu nie? Nie, znowu ta runda z tymi samolotami, moabami. Ale coraz lepiej jest i łatwiej nam idzie. Okej. A chwila, on... Nie, czy te wieżyczki one niszczą? Zakamuflowane balony? Chyba nie. Ale jak mamy tutaj, to powinny. Damy też tutaj tego inżyniera. Małpkę. Pyk. A tego. No, teraz jest chyba lepiej. Ale i tak nam przechodzą. 95. runda. Nie wiem, do której tam doszliśmy teraz tak naprawdę. Ale czy możemy otworzyć skrzyneczkę? Możemy. Pyk. Pyk. A, tylko dwie, a były 4. Promowane. Ciekawe, ile się w tej ostatniej dostaje. Pewnie są świry, co to zrobiły. W sumie to... Pewnie ja bym zrobił, tylko mało grałem i jakoś nie pod te pucharki. Bo mapka, która nie ma tego bonusu... 4 tylko, dobra. Czyli trzeba grać te. Dwa... dwie meczyki... Dwie mapki zagrane, to nie wiem, są jakieś nowe tutaj wyzwania. O, coś jest.
Chroń jacht nie zrobimy. Tu może byśmy zrobili, ale nie chce mi się za długo siedzieć, bo też nie mam czasu przed live'em. Spróbujmy to, może się uda, może nie. Wynik do pobicia, 880 tysięcy. A ile jest rund? 80? To! O kurde. Czyli jak najtaniej i jak najsilniejsze małpki musimy zrobić. Na pewno pójdzie małpka, o właśnie ta. Dajmy ją tutaj. Przegraliśmy chyba już. Nie, jednak się wycofuję. Jakbym zrobił od początku to, to może miałbym czas, żeby się pobawić. Ale jednak nie mam. Okej, to chyba zrobimy po prostu, że dam tutaj moce. 250 gotowy. Nie wiem. Po kolei wszystko ulepszam. Nie wiem, czy to dobre, ale tak robię i trudno. I tak się chyba wszystko ulepszy. A społeczność? A, to są takie mapki. Tu mogę coś? Nie, nie mogę. Muszę chyba pokonać mapkę tutaj. Na razie nie będę ich... Chociaż zrobimy sobie to. A przynajmniej spróbujemy. Jak tu idą te balony? Tędy. I tyle? Tu chyba jeszcze idą takie dwa jakby pasy balonów. Tak mi się wydaje przynajmniej. To zróbmy tak. Bo to będzie dobre, jak ulepszymy sobie właśnie tutaj ten sonar. No i tak jak myślałem. O kurde, aż tyle ich idzie. To zróbmy tak. Sięgnie? Nie sięgnie, szkoda. Nie, ten sonar jest jednak useless. Bo ta małpka nie może strzelać w te tutaj. To chyba cofniemy, bo szkoda kasy na to. Kupimy Benjamina sobie gdzieś w rogu. Okej, tu trochę HP stracimy, trudno, byleby nie przegrać. Ale to nam i tak odda raczej. My przegramy chyba. Nie, żyjemy. Okej, to poświęcenie, ale będzie miało pozytywny wpływ na przyszłość tej rundy, tej rozgrywki w sumie. A może i nie. 3 HP? 4 zabrałaś. Szybsze rangi, pyk. To wystarczy. Tutaj dajmy to może. Nie, po grze. Ale okej, wiem, że nie warto w tą łódź. Zagrajmy jeszcze raz. I zagram teraz całkiem inaczej. Tylko dajmy tu małpkę tą. Tak, dajmy tą. I może damy to. A tu zrobimy podobnego. Kurde, jak dam na środku, to nie zmieszczę innych małpek. Zróbmy tak. Nie, to jest słabe na początek. Dobra, inaczej zacznę. No teraz jest jakoś tak bardziej stabilnie. Daje się to utrzymać. No tu jakieś pojedyncze teraz przeszło, ale... Teraz damy kwas i nie będzie raczej takiej sytuacji. Teraz pozbieram na Benjamina. Potem lecimy tutaj w te ciernia. Ciekawe, czy jak ma właśnie te ciernie, to będzie i tutaj atakował. Bo on ma taki chyba globalny zasięg z tym. A jak nie, to po prostu zaraz daję samolot i tyle. No i po grze. 40 runda, pierwszy moab zaraz wleci z tej strony. No tu mam tak w miarę damage na niego. Po grze jest.
Nie wybronię się. O! Dobra, ananasik, ale w sumie za dużo to on nie zrobił, bo to pod koniec było. To jak będziemy mieli, to tu już jesteśmy w miarę bezpieczni. Tego druida zapomniałem ulepszyć jeszcze. On może nam oddać. I jest druid. Dobra, czy on ma w ogóle tutaj... Ma zasięg, dobra. Druid OP. Możemy dać nawet drugiego druida tutaj. O, uleczyło mnie. Ten druid mnie tak uleczył? Bo miałem do... Tak, coś mnie leczy, 5 HP. Nie wiem nawet co, druid? Nie mam pojęcia. O, tutaj fajnie, tylko że... No tu na początku to i tak nic nie da, ale tu fajnie, że rzuca. I damy ręcz. Tych czarodziei dałem dwóch. Nie wiem, lepsza obrona będzie mi się wydaje. I nie wiem, co tu... Porażka? Nawet nie zauważyłem. Dobra, trudno. To chyba tu skończę odcinek. Następny odcinek spróbuję tą mapę jeszcze raz. A ja dziękuję za obejrzenie i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!